Proszę Państwa, następny wykład będzie o przyszłości elektroniki profesora Bogdana Bułki z Instytutu Fizyki Molekularnej z Poznania. I rozumiem, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że obiekty w nanoskali są tą przyszłością. Tutaj, mam nadzieję, dowiemy się, czy mają być to kropki kwantowe, czy też molekuły. Bardzo proszę Panie. Dziękuję za wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Ja będę kontynuował to, co mówiła pani profesor Ciper i będę mówił o nanoelektronice, nanotechnologii, a w szczególności pytanie jest, czy kropki kwantowe, albo może jeszcze lepiej molekuły, mogą znaleźć w przyszłości zastosowanie w elektronice. W pierwszym punkcie pokażę, gdzie jesteśmy, jak wielkie tranzystory już potrafimy budować, jaki tranzystor wielkości jest w tym, albo jeszcze lepszy, niebawem się pojawi. Następnie podstawowe własności kropki kwantowej, jej budowa, struktura elektronowa, a następnie o dwóch mechanizmach przewodnictwa elektronowego w kropkach kwantowych. Tutaj będzie pokazany dualizm elektronu, kwantowanie ładunku, jak i jego falowa natura. Będę mówił o jednoelektronowym tranzystorze, jak i również o koherentnym transporcie w kropkach kwantowych. W tym wykładzie jest dualizm w wielu miejscach, bo następnie będę mówił o elektronice molekularnej, molelektronice, i pytanie będzie zasadnicze, czy to jest konkurencja dla tradycyjnych układów półprzewodnikowych. No jeden z przykładów będę pokazał tylko, bo oczywiście to jest bardzo szeroka dziedzina. Następnie będę mówił o pewnych projektach pojedynczych układów elektronicznych na pojedynczych molekułach, jak molekularnych drutach, diodach, przełącznikach, tranzystorach itd. Tu drugi dualizm jest, który Państwo zauważą, że będę mówił o technologii, a jednocześnie będę chciał mówić również o fizyce. No ale to wszystko się zaczyna zlewać, wszystko w jedno. Tu w środku gdzieś o naszych badaniach, które prowadzimy w Poznaniu. No żeby pokazać, gdzie jesteśmy albo gdzie zmierzamy. Ja skorzystałem z tego konsorcjum, które International Technology Roadmap for Semiconductors co 2 lata publikuje prognozę dla półprzewodników. No i tutaj Państwo mogą znaleźć takie 4 grupy o architekturze komputera, czy możemy zmienić na przykład architekturę. No biologicznie inspirowane na przykład mogą być układy, dlaczego biologia nam nie ma podpowiadać. Później oczywiście układy logiczne, pamięci, tranzystory i tak dalej. I tutaj Państwo znajdą takie nazwy po angielsku jak SET, to jest single electron transistor, jednoelektronowy tranzystor, który właśnie będę mówił, że jest oparty na kropkach kwantowych, ale pojawiają się również układy molekularne, tutaj znowu molekularne w pamięciach i tutaj jeszcze raz SETy. No, jak duże są obecnie tranzystory? No, żeby przykład jakiś znaleźć, najlepiej sięgnąć na jakąś stronę wielkiego koncernu. Ja akurat tu sięgnęłem do Intela i pokazuję, jakie duże są bramki w półprzewodniku. No i tutaj odległość między węzłami albo długość tej bramki jest rzędu 50 nanometrów. No to było w 2003 roku. No i to jest przewidywanie, do jakiego rozmiaru dojdziemy. Tu projekty pokazują, że w 2017 roku rozmiar między węzłami będzie 8 nanometrów, 3 nanometry szerokości tej bramki. No to w roku 2005 już 67 nanometrów. Także już w zasadzie w skali nanometrowej się znajdujemy. A teraz oczywiście, co to jest kropka kwantowa, ale nim przejdę do tego, będę mówił o tym głównym sprawcy rozwoju technologicznego informatyki. No, przypomnienie chociażby, ja myślę, że to dla studentów mogłoby być też pożyteczne, o schemacie tranzystora polowego. No, tranzystor polowy, który zrewolucjonizował, z reguły jest na domieszkowanym krzemie robiony, albo P, albo N typ. No i tutaj później jest warstwa zubożona, źródło dren, jak i bramka oddzielona izolatorem. Jeśli przyłożymy odpowiednie dodatne napięcie, to tu pojawi się warstwa dwuelektronowego gazu, które bardzo dobrze przewodzi. No, jest warstwa inwersyjna. I teraz oczywiście gaz elektronowy możemy wytwarzać w znacznie lepszych własnościach niż krzemowy na heterostrukturach
arsenku galu. I tu jest pokazany właśnie, jak on tu właśnie się pomiędzy nimi tworzy ten gaz elektronowy. A tu jest pokazana struktura elektronowa, pasmo walencyjne, pasmo przewodnictwa, a tu pomiędzy w bardzo ograniczonym obszarze ten dwuelektronowy gaz się wytworzył. No, ruchliwości w tych układach tego gazu, co świadczy również o przewodnictwie, są dosyć duże, a w bardzo niskich temperaturach, to prawie że 20 milionów centymetrów kwadrat na volt na sekundę są, także to bardzo dobry układ. A tutaj, no, jak tworzymy kropkę kwantową? Mianowicie na taki układ, na przykład z arsenku galu, nakładamy elektrody. No, one mają tutaj jeszcze takie wypustki. Jeśli tam nałożymy elektrony, no to tu mamy ten gaz elektronowy i jeśli przyłożymy napięcie ujemne, no to oczywiście wypchniemy z części gaz, tworzymy taką rynnę do... Tu jest właśnie studnia potencjału pokazana, taką rynnię potencjalną. No i tutaj te wypustki stworzyły bariery potencjalne. My oczywiście możemy bardzo regulować ilość tego gazu elektronowego, ilość tych elektronów, które mamy i nalewać do tej studni odpowiednią ilość elektronów. Jak mało nalejemy, to oczywiście elektrony muszą tunelować. Jeśli więcej, to możemy już kajakiem nie przenosić go, tylko przepłynąć. Także to możemy bardzo dokładnie regulować, a tu jest pokazany przykład eksperymentalny, jak jest wykonany. Istotne jest, że te elektrody, ta pierwsza elektroda są tu zaznaczone. Jeśli przykładamy napięcie, możemy regulować połączenie z rezerwuarem, no, z drenem albo źródłem, z tą kropką kwantową. No, to sprzężenie, ta wysokość tych barier po prostu mogę mówić. Druga, trzecia elektroda to jest właśnie ta elektroda w pośrodku, jest bramkująca, która zmienia liczbę elektronów albo przesuwa drabinkę poziomów elektronowych w tej naszej kropce kwantowej. I oczywiście możemy też policzyć, jakie są stany elektronowe w kropce kwantowej. Najprostszym przykładem jest paraboloidalna struktura tego potencjału. Jeśli to się policzy, łatwo to policzyć, bo to równanie oscylatora harmonicznego to jest. Także tutaj mamy właśnie rozwiązania takiego układu, równo odległe poziomy. No, ten pierwszy poziom jest tylko dwukrotnie zdegenerowany ze względu na spin. Drugi poziom już jest czterokrotnie zdegenerowany 2 razy 2. No, trzeci jest 3 razy 2 i tak dalej, i tak dalej. Także to możemy oczywiście taką kropkę kwantową traktować jako sztuczny, no troszeczkę inny niż normalnie atom, ale jakiś sztuczny atom, bo tak wypełnia. Ale no oczywiście w tych obliczeniach, które prezentuję, zapomniano o oddziaływaniach kulombowskich. No, następne pytanie, jeśli ktoś studiuje chociażby Kittla, może zadać pytanie, a co z regułami Hunda, no, które będą pokazywały, jaki spin jest efektywny w takim ulatach. Tak, te oczywiście oddziaływania trzeba by było pouwzględniać. I tutaj no, na przykład uwzględnimy to oddziaływanie kulombowskie. Pytanie oczywiście, jak na mały obiekt, rzędu na przykład metaliczna kulka średnicy 1 nanometra, jaka energia jest potrzebna, żeby z nieskończoności włożyć jeden elektron na tą kulkę? Albo elektron wyrwać, bo będziemy chcieli mówić o transporcie elektronów. No to jest takie szacowanie przeprowadzone. No, energia takiego układu to jest E kwadrat przez 2C, gdzie C to jest oczywiście pojemność naszej nanorurki. No, wzięliśmy ją 1 nanometra, no to można policzyć, że w przybliżeniu to jest 10 do 19 faradów, no podstawić i tak dalej. Dostaniemy energię 1 elektronowolta. Energia dosyć duża. Także tu widzimy, że dla małego układu, oczywiście zwiększając promień tej kropki, no będziemy zmniejszać tą energię, no ale w nanoskali może być całkiem znacząca energia. No to teraz pomyślmy, jaki będzie transport elektronowy. To jest przykład tranzystora jednoelektronowego z angielskiego, właśnie tutaj nazywam tak żargonowo SETAN. No i to każdy tranzystor ma 3 elektrody, źródło, dren, bramka, no i po środku mamy naszą kropkę kwantową. I przykładamy odpowiednie tutaj napięcie, że te połączenia tutaj są tunelowe, że te tutaj, jak Państwu mówiłem, jak to się to robi, że te połączenia są tunelowe, stąd elektron tuneluje na kropkę, długo na niej siedzi, mówimy, że relaksuje, bo czasy relaksacji są znacznie, znacznie krótsze niż czas przebywania elektronu i on następnie wyskakuje. Ale oczywiście ten elektron, żeby weszedł, musi pokonać tą energię ładowania, o której przed chwilą mówiłem, która może być, no, jeśli to była rozmiaru kropki 1 nanometra, całkiem duża. Stąd ten proces przewodzenia jest nazywany jednoelektronowym tunelowaniem sekwencyjnym, no bo elektron hop, siedzi, relaksował, hop, wyskakuje dalej. No i teraz oczywiście
żeby do zastosowań potrzebne są charakterystyki prądowe, napięciowe. No i tu pokazałem, jakie one wyglądają w zależności od potencjału bramki. Potencjał bramki, Państwo wiedzą, że zmienia liczbę elektronów. No i tu jest pokazane, że na początek mamy zero nadmiarowych elektronów, bo to znaczy ilość nadmiarowych elektronów na kropce, bo ileś tam zawsze było na początku. Później, jak zwiększamy ten potencjał bramkujący, jest pewna degeneracja, gdzie mamy, układ nie wie, czy 0, czy 1, później 1 więcej, następny. I tutaj mamy piki przewodności pokazane. A jaka jest zależność przewodzenia, jeśli zmieniamy napięcie między źródłem a drenem? Na początek mamy blokadę kulombowską. Dlatego, czego to się nazywa? No bo wiadomo jest, żeby elektron weszedł na naszą kropkę, przetunelował na kropkę, no potrzebna jest jakaś energia, czyli musimy jakieś duże napięcie tu przyłożyć, związane właśnie z tą energią. Później następuje oczywiście jeden elektron średnio mamy na kropce, no wiadomo, że to jest układ dynamiczny. Później dwa elektrony mamy nadmiarowe i tak dalej. Tak to wyglądają. Powinienem obraz trójwymiarowy namalować, ale to myślę, że też wyjaśnię, jak to wygląda. No, gdzie można znaleźć zastosowania właśnie tych układów jeden elektron? Ja mam tutaj w Poznaniu, my to nazywamy pendrive, ale to jest bardzo pożyteczne urządzenie, bo masz 1 giga. I jak on działa? I to jest właśnie, to jest podtyp pamięci, gdzieś w książce elektronicznej EEPROM, czyli programowanie pamięci. No a to jest podtyp pamięć błyskawiczna, z angielskiego nazywany flash pamięcią. No oczywiście pamięci flash również mamy w tych naszych bardzo fajnych aparatach fotograficznych, cyfrowych, gdzie tam taką małą kostkę wkładamy i mieścimy 100 albo więcej zdjęć. Na jakiej zasadzie on działa? Państwo widzą, że to jest prawie że to samo, co poprzednio namalowałem, tranzystor polowy, ale on ma po środku taką bramkę, która jest wykonana z polikrzemu. Jest to programowalna bramka zwana swobodną z pułapkowanymi elektronami, bo ten polikrzem ma wiele defektów i te elektrony zostały tam schwycone. I tu jak się robi zapis? No po prostu przepuszczamy trochę większy prąd, który powoduje, że jest przebicie czy upływność i kontakt z tą elektrodą pośrednią. No i jeśli przyłożymy tutaj duże napięcie do tego, no to kasowanie następuje. Także tak wygląda. A po co to mówię? Bo tu mam przykład, że można już hybrydowe układy, przynajmniej tak kilka lat temu było ogłoszone, że można układy właśnie tych jednoelektronowych tranzystorów z tradycyjną technologią przewodnikową skombinować. No wzięto właśnie, tak jak mówiłem, no te malutkie granulki, które tam były pokazane, mogą być traktowane jako kropki. To jest pokazane, że właśnie wykonano z polikrzemu kropkę, później pewien układ, a tu jest cały już nawet 128-bitowy, megabitowy układ wykonany jest w zastosowaniu. Może teraz już lepszy, ale nie mam żadnych informacji. Żeby zakończyć tą część o jednoelektronowych elementach, tutaj pewne podsumowanie tego układu, który tutaj mówiłem. Przede wszystkim to jest superczuły elektrometr. No, mówiłem, że jeśli włoży jeden elektron, to już zablokuje przepływ elektronów następnych. Następnie to jest termometr elektroniczny. Po prostu też możemy. Wiele projektów jest układów logicznych, jak inwertery, XOR, NAND i tak dalej, układy wielowartościowe. Możemy zastosować w pamięciach niezmienniczych, wielobramkowych, jednoelektronowe CCD. To taki skrót Charge Coupled Devices. Znowu na naszych kamerach jest pokazane, że to jest CCD, tam ileś tych pikseli ma. No właśnie to są te układy, które są fotoczułe, które nam powodują przepływ elektronów. I takie już właśnie pierwsze projekty zostały wykonane na tych jednoelektronowych tranzystorach. To był problem, jak mówiłem, sekwencyjnego jednoelektronowego tunelowania, ale mamy dwa mechanizmy. Jest również koherentna transmisja fal elektronowych na tym samym układzie, na tej samej kropce kwantowej. Jak to zrobić? Tu właśnie pokazuję, że możemy płynnie przejść od obu obszarów. Mianowicie znowu tu schematycznie narysowałem układ naszego tranzystora, kiedy duże napięcie ujemne zostało przyłożone do tych elektrod. No widzimy tutaj, no, na niebiesko zaznaczyłem obszar, gdzie ten gaz elektronowy jest. No i widzimy, że tutaj między źródłem a drenem jest bariera tunelowa i elektron musi hop, hop zrobić, czy to jest to jednoelektronowe sekwencyjne tunelowanie. Tutaj pokazałem, co będzie, jeśli przyłożyliśmy małe napięcie, no to oczywiście tutaj tylko troszeczkę wypchnięto elektronów, ale możemy już naszą łódką albo żaglówką, no zygzakiem, bo to są wszystko już ruch koherentny, elektrony mogą przejść
poprzez układ. I tu będzie koherentna transmisja fal elektronowych. Czy rzeczywiście takie rzeczy mierzono? I tu pokażę, jak to pomierzono. To już pomierzono w 2000 roku w grupie MIT. Pokazano, że jeśli przyłożymy właśnie do tych elektrod, co tu pokażę, duże napięcie ujemne, no to oczywiście tutaj zamknęliśmy, tą barierę była wysoka i tu było tunelowanie. I tu mam właśnie tą charakterystykę prądową dla jednoelektronowego sekwencyjnego tunelowania. Później, jeśli ten napięcie tutaj było odpowiednie, że było dobre połączenie złącza, no to otrzymaliśmy tutaj na wartości przewodnictwa, można widzieć, zwiększyło się prawie że o dwa rzędy wielkości przewodnictwo, prawie że idealne przewodnictwo, prawie idealna transmisja tu by była. I jeśli jeszcze lepiej połączono tę naszą kropkę z elektrodami, to się okazały takie no, trochę asymetryczne dołki, górki. Od razu eksperymentatorzy wiedzieli, że tu jest rezonans fana. Czyli to jest jakaś interferencja, procesy interferencyjne, które tutaj zachodzą. Żeby zrozumieć, jakie transport balistyczny, koherentny przepływ wygląda, no to Landauer tą formułę czy wyprowadzenie już zaproponowano w 1957 roku, ale nikt mu przez 30 lat nie dowierzał, bo ona co mówi? Mianowicie, że przewodność w układzie jest proporcjonalna do ilości kanałów, pewna stała proporcjonalności, no to mówimy, można nazwać kwantem przewodności albo odwrotność jego kwantem oporności, które wynosi 26 kiloohmów, no i transmisja. Liczba kanału, no tak jak tu pokazałem, to zależy od energii Fermiego, tych przepływających elektronów. No i czy tu mamy jedną połówkę, czy dwie połówki, no to w tym wypadku była dwa razy jeszcze ilość spinów. No tutaj już pani profesor mówiła o dużej gęstości w takich układach prądu elektrycznego, że jest 10 do 9 ampera na centymetr kwadrat. No teoretycznie jeszcze więcej może być, bo to może być 10 do 12. No i tutaj właśnie w przeciwieństwie do tego, co przywykliśmy do teorii Boltzmannowskiej, my mamy tutaj prąd, który jest bez dysypacji. No w teorii Boltzmannowskiej uwzględniliśmy dysypację. Stąd, mimo że takie wielkie prądy są, układ nie ulega spaleniu. Ale wszystko zależy oczywiście od tego czynnika proporcjonalności, tego czynnika transmisji. Koherentnie.